Rozpoczynamy trzecią część konwencji programowej Komitetu Wyborczego Wyborców Blok Samorządowych. W tej części pragniemy zaprezentować Państwu naszych kandydatów do Rady Powiatu Człuchowskiego. Wystawimy ich w 4 z 5 okręgów wyborczych. Okręg numer 1, obejmujący swoim zasięgiem miasto Człuchów, reprezentować będzie pan Adam Ratyński. Kolejarz, społecznik, współtwórca Izby Tradycji Kolejnictwa, którą można zwiedzać na dworcu kolejowym w Człuchowie. W przeszłości był już radnym powiatowym. Do pana Adama niebawem dołączą kolejni kandydaci, ale ich przedstawimy dopiero po zarejestrowaniu tej listy. Kolejne listy, które Państwu przedstawię, są już zarejestrowane, a zatem przechodzimy do kolejnego okręgu wyborczego. Tym razem czas na okręg wyborczy numer 2, obejmujący swoim zasięgiem miasto i gminę Czarne. Pozycja numer 1 przypadła panu Krzysztofowi Mrozowi. Rolnik, działacz społeczny, obecnie prowadzi gospodarstwo rolne w Domisławiu. W latach 1990-2006 był radnym Rady Miejskiej w Czarnym oraz członkiem zarządu gminy. W latach 2006-2014 był radnym powiatowym oraz członkiem zarządu powiatu. Pozycja numer 2, Dariusz Kępa. Od roku 1995 dziennikarz radiowy, współzałożyciel telewizji Czarne, obecnie prowadzi własną firmę zajmującą się m.in. doradztwem z dziedziny samorządowości i środków masowego przekazu. Animator kultury, a czasami także konferencjer. Pozycja numer 3, Justyna Rusinek. Miłośniczka dobrej literatury, swoją pasję przełożyła na zawód. Obecnie dyrektorka biblioteki w Rzeczenicy. Wcześniej przez lata pracowała jako bibliotekarz w klubie garnizonowym w Czarnym. Osoba kreatywna i pozytywnie nastawiona do świata i ludzi. Pozycja numer 4, Sebastian Karbowniczek. Lat 34, najmłodszy w grupie, sołtys sołectwa Wyczechy Łoża, społecznik oraz członek koła gospodyń wiejskich w Wyczechach. Startuje do Rady Powiatu, bo chce zadbać o potrzeby mieszkańców regionu, z którego się wywodzi. Chciałby też mieć wpływ na to, jak rozwija się miasto i gmina Czarne. Pozycja numer 5, Elwira Rudnicka. Animatorka kultury, działaczka społeczna, zawodowo związana z muzyką i aktorstwem, prywatnie matka dwójki dzieci. Zna problemy mieszkańców niemalże całego powiatu. W Radzie Powiatu chciałaby skupić się na rozwoju szkolnictwa zawodowego. Na tym kończymy prezentację kandydatów z okręgu numer 2. Czas na prezentację kandydatów z okręgu numer 3, obejmującego swym zasięgiem gminę wiejską Człuchów. Pozycja numer 1, Arkadiusz Kubalewski. Lat 53, zamieszkały Wierzchowo-Dworzec. Przez ponad 20 lat był sekretarzem gminy Człuchów. Obecnie jest sekretarzem gminy Czarne. Kandyduje, bo uważa, że w naszym powiecie potrzebne są zmiany i otwarcie na nowe pomysły. Pozycja numer 2. Iwona Woźniak. Lat 51, mieszka w Rychnowach przy Lesiu, choć pochodzi z Mosin. Zawodowo jest policjantką. Od 25 lat pełni służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Człuchowie na stanowisku do spraw profilaktyki społecznej, przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży. Jest też koordynatorem do spraw przemocy domowej. Pozycja numer 3, Sławomir Pałubicki. Lat 55, mieszka w Rychnowach, jest dekarzem. Kandyduje, bo zna potrzeby przedsiębiorstw i chciałby, aby nasz powiat był miejscem, gdzie warto zakładać firmę i tworzyć miejsca pracy, a problemy jego gminy były dobrze słyszane i uwzględniane przez władze powiatu. Pozycja numer 4, Jadwiga Szufrajda. Lat 65, zamieszkała Mąkowo, gmina Człuchów. Z zawodu jest protetykiem dentystycznym. Wraz z mężem prowadzi także gospodarstwo rolne. Jej pasją jest śpiew i często występuje dla szerszej publiczności. Pozycja numer 5, Marcin Cajtel.
lat 40, zamieszkały w Czarnoszycach, z zawodu leśnik, a z zamiłowania rolnik i myśliwy. Kandyduje do Rady Powiatu, bo uważa, że czas na zmiany. Budowa ścieżek rowerowych i poprawa jakości dróg powiatowych powinna być jednym z ważnych zadań powiatu na następną kadencję. Tak pisze o sobie. Przechodzimy do kolejnego okręgu, tym razem to okręg numer 5, obejmujący swym zasięgiem gminy Koczała, Przechlewo i Rzeczenica. A ten okręg reprezentować będą na pozycji numer 1 Mirosław Kasperowicz. Związany z samorządem od kilkunastu lat, obecnie radny Rady Gminy Przechlewo. Zna problemy samorządów i mieszkańców. Chce, aby problemy gminy Przechlewo były skutecznie reprezentowane w samorządzie powiatowym. Pozycja numer 2 to Kamil Reszke. Lat 37, mieszka w Bielsku. Zawodowy strażak. Obecnie przewodniczący Rady Gminy w Koczale. Samorządem związany od 20 lat. W przeszłości był najmłodszym sołtysem w Polsce. Żonaty, dwójka dzieci. Jego priorytetem jest remont drogi powiatowej prowadzącej przez miejscowość Koczała. Pozycja numer 3. Maria Guza. Matka trójki dorosłych dzieci, od 33 lat sołtys sołectwa Rzeczenica. Przez 4 kadencje była radną gminy Rzeczenica, w tym przez 1 kadencję była też przewodniczącą rady. Prowadzi gospodarstwo rolne i jest prezesem spółdzielni socjalnej Klemens. Społeczniczka, organizatorka imprez zarówno dla dzieci, jak i seniorów. Jednym z jej założeń jest rozwijanie współpracy z gminami naszego powiatu w zakresie inwestycji drogowych i budowy ścieżek rowerowych. Pozycja numer 4, Ryszard Szypryt. Lat 61, żonaty, dwoje dzieci, mieszkaniec Sąpolna od urodzenia. Prowadzi gospodarstwo rolne oraz firmę handlowo-usługową. Zależy mu na poprawie wizerunku powiatu człuchowskiego. Chce wpłynąć na poprawę stanu melioracji. Uważa, że należy zwiększyć dbałość o rolników i seniorów. Pozycja numer 5, Arleta Schumacher. Od 25 lat związana ze środowiskowym domem samopomocy w Przechlewie. Obecnie kierownik SDS. Na sercu leżą jej potrzeby osób niepełnosprawnych. Jej hobby to kwiaty i podróże. Pozycja numer 6 to Danuta Ginter. Mężatka, babcia, troje dzieci i 9 wnucząt. Od 20 lat pracuje w pomocy społecznej, z czego od 12 jako kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przechlewie. Kocha podróże, dobrą książkę i muzykę poważną, szczególnie utwory Strausa. Po prezentacji naszych kandydatów czas na przedstawienie naszych podstaw programowych dla powiatu człuchowskiego. Pozwolę sobie w bardzo dużym skrócie te nasze założenia Państwu przedstawić, dlatego że szczegółowe założenia tego programu rozwijać będą nasi kandydaci w poszczególnych okręgach, dlatego że jeżeli zwrócimy uwagę na drogi, to jak sami Państwo wiecie, drogi powiatowe są w każdej gminie, a zatem nasi kandydaci o tym będą wspominać. I skoro o drogach mowa, to pierwszym naszym założeniem jest zwiększenie nakładów na zimowe utrzymanie dróg powiatowych. W tym roku był przykład tego, prawda, że niestety zbyt małe nakłady powodują, że te drogi nie są dobrze odśnieżone, one są śliskie, a no chyba tak być nie powinno. Dlatego chcemy jako kandydaci, a potem daj Boże radni, zadbać o to, wpłynąć na to, aby zwiększyć nakłady na właśnie odśnieżanie i zimowe utrzymanie dróg. Kolejnym postulatem są dalsze remonty dróg powiatowych. Pan Kamil Reszke wspomniał m.in. o remoncie drogi przez Koczał, ale takich dróg jest dużo, dużo więcej. Nasz kolejny postulat to naprawa poboczy przy drogach powiatowych. Chodzi tu w szczególności o te drogi, które były w przeszłości już remontowane, a pobocza już niestety zostały w znacznym stopniu zdegradowane. W naszej ocenie, jeżeli te pobocza nie zostaną szybko naprawione, to również te remonty przestaną być skuteczne, dlatego że te drogi zaczynają się niszczyć od krawędzi do środka i za 2-3 lata będzie trzeba je pewnie kompleksowo remontować.
kolejny nasz postulat, to budowa ścieżek rowerowych wzdłuż najbardziej ruchliwych dróg powiatowych. Pan wójt Krzysztof Michałowski wspomniał już m.in. o pomyśle na budowę drogi ścieżki rowerowej z Przechlewa do Konarzyn. Wiem, że strona rzeczenicka postuluje tutaj, aby też połączyć z kolei Rzeczenicę z Przechlewem właśnie taką ścieżką rowerową. Kolejny nasz postulat to poprawa jakości transportu publicznego. Chodzi tutaj przede wszystkim o zwiększenie ilości kursów autobusowych realizowanych przez przewozy powiatowe. Szóstym postulatem jest rozwój usług medycznych na bazie szpitala powiatowego. Mamy duży szpital, który w naszej ocenie można bardzo dobrze wykorzystać, lepiej zwiększyć dostępność do lekarzy specjalistów, tak abyśmy nie musieli stać w kolejkach w szpitalu, na przykład w Chojnicach, a tym bardziej jeździć do szpitala specjalistycznego, do Kościerzyny. Uważamy, że dostęp do takich lekarzy możemy też mieć na miejscu. Kolejny postulat to przywrócenie nocnych dyżurów aptek. To z kolei postulat zgłoszony przez kandydatów z terenu gminy wiejskiej Człuchów. Jak sprawdzili, w tej chwili w Człuchowie, ani w całym powiecie, nie ma żadnej apteki, która dyżurowałaby przez całą dobę, a zatem kupienie pilnych leków w nocy wymaga wyjazdu do innych miast, a moglibyśmy mieć to na miejscu. Ósmym postulatem jest utrzymanie funkcjonowania basenu. Jak ta sprawa wygląda, z pewnością z doniesień medialnych Państwo wiecie, ten basen raz działa, raz nie działa. Najczęściej działa przed wyborami, a powinien działać w naszej ocenie cały czas. Punkt dziewiąty to zwiększenie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego. Mowa tu przede wszystkim o zaproponowanie takich kierunków kształcenia, na które jest największe zapotrzebowanie w naszym powiecie. Warto zastanowić się i przejrzeć tą ofertę edukacyjną tak, aby była ona atrakcyjna dla naszych uczniów, aby nie kształcili się oni na przykład w szkołach chojnickich, skoro mogą kształcić się w Człuchowie. Nasz kolejny postulat to otwarcie na dofinansowania rządowe i europejskie. Wszyscy samorządowcy wiedzą o tym, że jeżeli dają pieniądze dla samorządu, to należy je brać. Nie należy rozgraniczać tego, czy są to pieniądze od jednego rządu, czy od drugiego rządu. Czy są one od jednego marszałka, czy od drugiego marszałka. Pieniądze przekazywane samorządom w naszej ocenie nie mają barw politycznych. Postulat 11. Zmniejszenie opłaty za zajęcie pasa drogowego dla sieci kanalizacyjnych i wodociągowych. W tej sprawie chodzi o to, aby opłaty, które wpływają do gmin, a samorządowcy doskonale o tym wiedzą, były niższe, ponieważ wpłynie to na obniżenie dla mieszkańców rachunków za wodę i ścieki. Postulat 12. Otwarcie na dofinansowanie rządowe i europejskie. Bierzmy wszelkie pieniądze, jakie nam dają. Kolejny postulat. Wspólna promocja wszystkich gmin powiatu człuchowskiego. W tej chwili gminy promują się we własnym zakresie, a tak naprawdę nie mamy takiego prawdziwego zdarzenia folderu, informatora, który byłby aktualny na terenie całego powiatu człuchowskiego. My chcemy to zmienić. Postulat 14. Poprawa dialogu pomiędzy powiatem a samorządami gminnymi. Myślę, że w tej kadencji wielu samorządowców gminnych i miejskich mogłoby wiele pomówić o tym, jak ta współpraca, jak ten dialog pomiędzy gminami a powiatem się układa. My jako blok samorządowy chcemy usiąść do rozmów i zachęcić i jedną, i drugą stronę do tego, aby porozmawiali, aby podali sobie ręce, aby ten nasz powiat człuchowski, stanowił dla nas wszystkich, tak jak nasze logo bloku samorządowego, wspólny dom. Szanowni Państwo, to tyle, jeżeli chodzi o naszych kandydatów do powiatu. Zapraszam jeszcze raz pana wójta Krzysztofa Michałowskiego na krótkie podsumowanie naszej dzisiejszej konwencji programowej Komitetu Wyborczego Wyborców Blok Samorządowy.
Ja już tylko tak w skrócie. Jeszcze raz dziękuję Państwu za przybycie na dzisiejsze spotkanie. Jest mi niezmiernie miło, że mogę dzisiaj z Wami tutaj wspólnie za chwilę i pewnie i porozmawiać i spędzić z Wami czas. Dodam tylko tyle, co tutaj Darek wspomniał, jeśli chodzi o powiat. Mam nadzieję i liczę na to, że powiat to będzie taki łącznik dla wszystkich gmin, że wspólnie budujemy to naszą samorządność, budujemy nasz powiat, bo sami osobno, każda gmina, to nie będziemy zbyt silni, będziemy słabi. Nam zależy na tym, aby powiatem zarządzała osoba, która połączy te samorządy i będzie takim liderem i łącznikiem w powiecie. Jeszcze raz Państwu dziękuję. Zachęcam do zaglądania na nasz blog samorządowy na Facebooku. Można go podlinkować, wrzucić do obserwujących i będziecie mogli Państwo w tym czasie, jak polubicie nasz blog samorządowy, będziecie mogli Państwo otrzymywać na bieżąco informacje, które będą dodawane do 7 kwietnia. My też bardzo gorąco Was wszystkich zachęcamy, namawiamy, wręcz błagamy na kolanach, abyście 7 kwietnia poszli na wybory i zagłosowali, bo ten, kto nie głosuje, ten później nie ma co narzekać, prawda? Bo najczęściej narzekają ci, którzy w ogóle na wyborach nie byli. A jeżeli już będziecie stali przy urnie i będziecie mieli tę kartkę wyborczą, to zakreślajcie tam nazwiska kandydatów z Komitetu Wyborczego Wyborców Blok Samorządowy. To wszystko, co Wam dzisiaj przedstawiliśmy, to program realny, to program przez nas przemyślany i my jesteśmy gwarantem tego, że ten program jest do zrealizowania. Tak jak wcześniej powiedziałem, prowadzimy kampanię pozytywną, prowadzimy kampanię z uśmiechem, a jesteśmy w stanie ze wszystkimi podać sobie ręce. Nie zamierzamy z nikim walczyć. Chcemy współpracować ze wszystkimi. Na dowód tego ja proponuję, żebyśmy teraz wszyscy wstali i wzajemnie się po prostu uścisnęli. Dziękuję wszystkim Państwu za uwagę. Uściśnijmy się razem. Dziękujemy.